jak przychodzę na Facebook, to gdzieś mnie wybija. Wybija mnie z tego, co mam wam do przekazania, zanim w ogóle się pojawię tutaj online. I energia Facebooka jest bardzo specyficzną energią, więc muszę być uważna na to, by być skupioną na przekaz, który przeze mnie płynie. Więc dzisiaj jest taki dosyć wyjątkowy dzień, ponieważ pozwoliłam sobie na to, by poprowadzić sesję dla jednej z kobiet, dla wyjątkowej kobiety, bardzo wyjątkowej. I tutaj mój ukłon w jej stronę za jej gotowość do stanięcia do siebie, do stanięcia do procesów, tych wszystkich, przez które przeszłyśmy w czasie ostatnich miesięcy, pierwszych i ostatnich miesięcy. Ponieważ dzisiejszy dzień był bardzo wyjątkowy, dzisiejsza sesja w moim odczuciu była też niesamowita, gdyż pierwszy raz pozwoliłam sobie na to, by ją poprowadzić w taki sposób, w jaki chciałabym również sama móc być prowadzona, w taki bardzo, bardzo głęboki i mocny kierunek, drogę, sposób, jakość, które się pojawiły na tej sesji. To było coś absolutnie niesamowitego. I jest tak, że kiedy kobiety siadają po drugiej stronie na sesję ze mną, to przychodzą do mnie najczęściej, ponieważ coś jest nie tak. Coś dzieje się w ich życiu, co sprawia, że ich życie nie jest takim, jakie chciałyby, by było. Czasem są to emocje, czasem są to jakieś trudności w relacji, czasem są to jakieś dolegliwości w ciele, w relacjach z dziećmi. Czasem są to rzeczy związane z finansami, z biznesem. Tak czy inaczej, jest to taka rzecz, która ma jakby doświadczenie w obecnym momencie, w obecnym czasie. Kiedy zasiada taka kobieta na sesji, wówczas zaczynamy zaglądać, co jest schowane pod spodem. Co jest, a czego nie widać na pierwszy rzut oka, co powoduje, że jej życie jest takie, jakie jest. I że nie jest to życie, jakiego ona pragnie, jakiego ona chce. I teraz, kiedy wam mówię o tym, tak jak powiedziałam, dzisiaj jestem w bardzo specyficznej energii, nie tylko przez tę sesję, ale również przez własną energię. Przyglądam się temu wszystkiemu, co się dzieje i czuję, jak mimo mojej ogromnej uważności, mimo mojej ogromnej zawracania uwagi na wewnątrz, a nie zewnątrz, kątem oka rzuca się ilość osób, która jest na live'ie. I jak bardzo rozprasza to. Bardzo rozprasza to, czy ktoś się pojawia, czy kogoś nie ma, czy ktoś nowy się pojawia, przychodzi, czy słucha. I dzisiaj chciałabym być bardzo mocno poza. Bardzo mocno poza tym procesem, bardzo mocno poza takim zwracaniem uwagi na to, czy ktoś będzie na tym spotkaniu ze mną live, czy nikogo nie będzie. Dlatego też spróbuję sobie to wyłączyć, żeby nie widzieć i nie rozpraszać tego przekazu, który płynie. Bo dla mnie jest to absolutnie kluczowe, aby podzielić się z wami, z tymi z was, którzy są gotowi, ponieważ na sesjach prowadzę nie tylko kobiety, ale prowadzę również mężczyzn, więc to będzie dotyczyło obojga z was. I dzisiaj pozwoliłam sobie również nie być biznesowo ubraną, bo przekaz jest ważniejszy niż to, co ja reprezentuję, chociaż wiem, że dla wielu osób pierwsze wrażenie jest ogromnie znaczące, ale też mam świadomość siebie, swoich jakości, swojej energii i tego, że wielu z was i wiele z was będzie na mnie patrzyło poprzez pewien pryzmat, pryzmat projektora 5 łamany na 1 ma swoją jakość i ma swój przekaz i powoduje pewne odczucia w drugim człowieku. Kiedy kobieta siada po drugiej stronie i kiedy zaczynamy pracować z tym, co jest w jej polu, tym, co sprawia, że ona nie ma tego życia takiego, jakiego by chciała i doświadcza różnych trudnych rzeczy,
wówczas odkrywamy to, co jest schowane, to, co jest schowane pod spodem, to, co jest niewidoczne. I początkowo sesje na ogół ze mną są sesjami, które są trudnymi sesjami, szczególnie kiedy kobieta pozwoli sobie na to. Bo uwaga, to nie jest tak, że jestem wróżką i mam magiczną różdżkę i dotykam kogoś tą magiczną różdżkę i te procesy się same dzieją. Po drugiej stronie potrzebuje być otwartość, głęboka, głęboka otwartość na moje prowadzenie i zaufanie. I czasem ta otwartość i to zaufanie przychodzi od razu, a czasem przychodzi po kilku sesjach, a czasem przychodzi po wielu, 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 wielu tygodniach. I dla każdej osoby jest to zupełnie indywidualny proces. Dużo trudniej jest mężczyznom się otworzyć przede mną niż kobietom, ponieważ poprzez słowo otwarcie się na mnie mam na myśli pokazanie siebie wrażliwej lub pokazanie siebie wrażliwego, co jest ekstremalnie trudne u mężczyzn, gdyż mężczyźni od małego są uczeni, aby nie okazywać swoich emocji, a tym bardziej już nie płakać, a już na pewno nie przy kobiecie. Więc to jest dla nich zawsze trudne i tym bardziej chylę czoła dla tych, którzy są na sesjach ze mną, bo wiem, jak wiele was to kosztuje energii i takiego samozaparcia i takiego odstawienia na bok tego wszystkiego, co z naszym ego i tym, co wpojone zostało przez całe wasze życie i postawienia siebie na pierwszym miejscu i uznania. To jest dla mnie bardzo ważne i chcę uporządkować swoje życie, chcę pewne rzeczy zmienić i mniejsze znaczenie ma dla mnie ten lęk lub to przekonanie, które w sobie mam, niż to, dokąd idę. To, dokąd idę, to, czego pragnę, jest ważniejsze. Z tego zaczynają dziać się cuda. I kiedy pracujemy i te pierwsze sesje są takie trudne i tak wiele emocji przez nie przepływa i odkrywamy trudne rzeczy i bardzo często, gdy z kobietami się spotykam, to dotykamy naprawdę mocnych tematów, naprawdę mocnych rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, które działy się w dzieciństwie i są to traumatyczne rzeczy. I kiedy tego dotykamy, kiedy kobieta pozwoli sobie na to, by się z tym spotkać, by się spotkać z tym bólem, z tymi emocjami, z tym wszystkim, co się w niej dzieje, wówczas następuje kolejny etap, kolejny poziom. I ten kolejny poziom jest czymś niezwykłym. Kolejny poziom otwiera przed nią wrota do kobiecości, ale nie do kobiecości takiej, którą zna, nie do kobiecości takiej, którą gdzieś tam w sobie miała i nosiła jakiś wzorzec, który w niej jest, ale do kobiecości, która jest czymś wow, jest energią, która przechodzi przez nią, przelewa się przez nią i jest w niej, krąży w niej energią kobiecości, magnetyczną energią kobiecości, taką sensualną, seksualną, przyciągającą, ale w sposób, który jest trudny do zrozumienia dla logiki. Kiedy wchodzimy w ten etap, jest to wręcz niezauważalne. To nie jest tak, że jest to jedno wielkie boom i przeskoki z jednego piętra na drugie, tylko jest to delikatne, swobodne przejście, które sprawia, że w życiu tej kobiety zmienia się wszystko. Absolutnie wszystko. Zmieniają się jej relacje. Relacje, mogłabym powiedzieć, że to jest coś najmocniejszego, co się zmienia w życiu kobiety, ponieważ kiedy przechodzi ona przez ten etap i wchodzi ona w tą przestrzeń kobiecości, ma w sobie uzdrowioną tą maleńką dziewczynkę, ukochaną, utuloną, widzianą, zobaczoną. To bycie kobietą, kiedy to wewnętrzne dziecko w nas jest ukochane i takie napełnione, bycie kobietą jest najpiękniejszą rzeczą, jaka może się przydarzyć istocie ludzkiej.
Wiem, że być może tutaj wy, mężczyźni, poczujecie się tacy trochę postawieni na bok, ale tak naprawdę tak to jest, że bycie kobietą jest niesamowitym przywilejem, jest czymś, czego nie da się opisać. I kiedy my sobie na to pozwalamy, my kobiety, kiedy przejdziemy przez ten proces i otwieramy się na siebie i pozwalamy sobie być, pozwalamy sobie siebie doświadczać, odkrywać siebie, odkrywać swoją kobiecość, swoją energię, swoją seksualność, swoją sensualność, swoją zmysłowość, poznawać swoje ciało, a być z tym ciałem, akceptować je i przyjmować, poziom, na którym przed była relacja, jest poziomem, który z perspektywy czasu wydaje się wręcz nieprawdopodobny dla nas, ponieważ zaczynamy wchodzić w przestrzeń, która jest jednym wielkim wow. Tak bym to nazwała. Jest to coś tak ogromnego. Ten przeskok, który następuje, kiedy kobieta patrzy wstecz i widzi, gdzie była i jak to wyglądało i gdzie jest, wydaje się czymś nieprawdopodobnym, wręcz nierzeczywistym. Ale tak właśnie jest. I co najlepsze i najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że to nie jest koniec. Że to jest dopiero początek. Początek tego, by być świadomie ze sobą i tworzyć świadome relacje. Świadome relacje z partnerem, mężem, z bliskimi, z dziećmi, z bliskimi takimi jak rodzice, czy rodzeństwo, czy inne osoby, które wokół nas są. I to jest coś niesamowitego. I dzisiaj jestem bardzo poruszona, ogromnie poruszona, ponieważ przez tak wielki proces miałam możliwość przeprowadzić jedną z kobiet. Czuję ogromne wzruszenie i taką ogromną wdzięczność za to, że było mi dane doświadczyć tego. Czasem gdzieś zastanawiam się, w jaki sposób mogę siebie zatytułować, bo wiecie, jak to jest. Na social mediach ludzie wymagają i oczekują, że gdzieś będą wchodzić na twój profil, będą wiedzieć, czym ty się zajmujesz i co ty robisz tak naprawdę. Jest mi trudno odnaleźć właściwe słowa do określenia tego, co robię, więc nazywam siebie przewodnikiem, bo to jest chyba takie najbardziej właściwe, ale też i czasem przychodzi do mnie, że jestem taką osobą, która pomaga narodzić się. Nie tylko przewodnikiem, który pomaga przejść pewną drogę, dotrzeć z punktu A do punktu B, czy do punktu C, czy jeszcze dalej, ale również taką osobą, która towarzyszy przy narodzinach, przy ponownych narodzinach, przy narodzeniu się jakby na nowo na ten świat, takim świadomym przejściu na ten świat. To jest coś niezwykłego. Jeżeli którakolwiek z Was, drogie kobiety, jest gotowa na taką podróż, to zachęcam Was do tego, byście ją rozpoczęły, ponieważ to wszystko zmienia. To zmienia Twoje relacje, to zmienia Twoje samopoczucie, to zmienia to, jak Ty siebie wyrażasz, to, jak Ty siebie widzisz, to, kim Ty siebie widzisz. To zmienia również Twoje życie zawodowe, ponieważ my, kiedy mamy ze sobą zintegrowaną kobiecość i energię tę kobiecą w sobie, no to oczywistością jest, że płynie do nas obfitość, że tą obfitość do siebie zapraszamy i ta obfitość chce do nas przyjść, bo my jesteśmy jednym wielkim chodzącym magnesem, a przyciągającym wszystko to, co z nami rezonuje na dany moment. I chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj zrobiłam na ten moment przynajmniej, do tej godziny, trzy najlepsze rzeczy, jakie mogłam dla siebie zrobić. Pierwszą to taką, że pozwoliłam sobie zrobić poranek, 3-godzinny poranek głębokiego, głębokiego procesu oczyszczenia i medytacji, który przygotował mnie do sesji, którą miałam, którą prowadziłam. Potem zrobienie tej cudownej, wspaniałej sesji, która była czymś absolutnie niezwykłym. Niezwykłym. Bardzo się cieszę, że była z drugiej strony gotowość na ten proces.
A trzecią rzeczą, którą zrobiłam, jestem z niej ogromnie dumna, to to, że pozwoliłam sobie, by wyjść poza Facebook, czyli mieć siebie tylko i wyłącznie na Zoomie i nie widzieć tego wszystkiego, co się dzieje w tle, tych ewentualnych rzeczy, które się pojawiają, a które powodują, że trudno jest złapać mi ten przekaz. I zapewne ci z was, którzy pozwolicie sobie wyjść poza swoje zmysły, szczególnie wzroku, i zamkniecie oczy, kiedy będziecie słuchać tego nagrania, to usłyszycie je w zupełnie inny sposób i odbierzecie je w zupełnie inny sposób. I tak naprawdę to jest ogromne moje pragnienie, by być usłyszaną i być odbieraną tak, jak płynie przekaz, a nie tak, jak jest wizja. Ponieważ ta wizja i to patrzenie powodują pewną projekcję, którą macie na mój temat, która nie zawsze jest projekcją dającą pozytywny rezultat, bo no, taka jest energia projektora, szczególnie z linią 5, która jest dominującą energią. Więc kochani, wrócę do Was oczywiście, jeżeli pojawiły się jakiekolwiek komentarze. To wrócę do Was, odpowiem na nie, bo to jest ważne dla mnie. Wy jesteście dla mnie ważni. Ważne jest dla mnie, by być skupionym w tym jednym konkretnym momencie, na tej jednej konkretnej rzeczy, którą wykonuję. A jeżeli z kimś jestem w kontakcie, to na kontakcie z tą jedną osobą. Więc wracając do Was, do Waszych komentarzy, będę się skupiała również na tym, co piszecie do mnie, by móc Wam odpowiedzieć i podzielić się z Wami tym, co czuję i jak czuję. A dzisiaj przy tym cudownym, takim sensualnym, mogłabym powiedzieć, poniedziałku i już po południu i u mnie i u was, życzę wam pięknego czasu. Głębokiej samoświadomości. I bycia w sobie. Z ogromną miłością i szacunkiem do Was, do Waszej jakości, do Waszej duchowej, energetycznej strony, wysyłam Wam taką energię. Do zobaczenia wkrótce.